O fotografii, to ja zostawię tutaj 2 razy więcej pieniędzy, jeszcze 5 znajomych tu przyprowadzę, żeby skorzystać, bo to kurwa orzeł fotografii jest. Chciałbym wam się dzisiaj pochwalić, że zostałem laureatem plebiscytu orzeł fotografii. Szczerze mówiąc, nie ma się czym chwalić, bo ten zaszczyt, który mnie kopnął, jest bardziej śmieszny niż jest jakimkolwiek powodem do dumy, ale o tym za chwilę. Się nazywam Łukasz Piecyk, to jest kanał Piecyk i zapraszam. Dzień po urlopie ogarniam chaos, który powstał troszeczkę przez ostatni tydzień i dzwoni nieznajomy mi numer. Myślę sobie, jakiś klient zostawi pewnie u mnie pieniądze, bo oczywiście dogadamy się i wykonam jakąś sesję zdjęciową, nie wiem, cokolwiek. Ale niestety nie był to żaden klient, ale pani, która trochę jakby z automatu, pewnie miała jakiś fajny skrypt, mówi o tym, że zostałem laureatem orłów fotografii, takiego plebiscytu. W sensie nie gołąb fotografii, nie kaczka fotografii, orzeł. Od razu w niebo wzięty, jak to orzeł. Orły latają, dlatego są w niebie. Generalnie trochę spodziewałem się, jak to się skończy, ta rozmowa, ale no stwierdziłem, dam się pani poprodukować. Miała ewidentnie jeszcze dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o jej skrypt, więc ja w międzyczasie pisałem sobie orły fotografii w Google i sprawdziłem, co to mniej więcej jest. No i oczywiście okazało się, że to jakiś plebiscyt. Kojarzyłem go jedynie z reklam sponsorowanych na fejsie, pojawiały się u mnie na wallu, no i generalnie jakby nie bardzo w to klikałem. No i pani klepie, jakie to jest prestiżowe, jakie to jest kurwa, nie wiem co jeszcze, generalnie jakby... Orły fotografii to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić jedynie najlepsze firmy. W tym konkursie kapitą oceniającą są klienci. Co za tym idzie, ich werdykt jest najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu wykonywanych usług. Nagroda przyznawana jest na podstawie ocen wystawionych przez klientów. Do grona orłów mogą przystąpić tylko firmy o najwyższych ocenach. To, co przed chwilą przeczytałem, pochodzi ze strony orłyfotografii.pl. Na stronie głównej jest taka informacja, co to są te orły. No i generalnie jak pani mi wyklepała generalnie, co to są te orły i w ogóle jaki to jest prestiż i w ogóle jestem taki świetny, to zapytała mnie, czy może porozmawiać z osobą decyzyjną w firmie. Tak, kurwa, dodzwoniła się do pani do działu marketingu i zaraz próbujemy się połączyć z panem prezesem. Niestety prawdopodobnie jest na zebraniu z zarządu i będzie niedługo rozmawiał także w Departamencie Logistyki na temat przyszłościowych, rozwojowych tutaj działań w firmie. Nie, tak nie powiedziałem, powiedziałem tylko, że jestem jedną osobą z działalnością gospodarczą, jak większość fotografów. No to już jak się okazało, że jestem jednocześnie działem marketingu, działem logistyki oraz prezesem zarządu, no to zacząłem się dowiadywać, o co tu tak naprawdę chodzi. Generalnie do tej pory nie dbałem o rekomendacje klientów, znajomych, których robiłem zdjęcia itd., ale w tym roku postanowiłem to zmienić i poprosiłem kilka osób o to, żeby oceniły moją działalność w Google Maps, tam gdzie mam swoją wizytówkę, no i generalnie jakby 5 czy 6 osób no, wypełniło ten formularz i powiedziało, że no, jestem zajebisty i w ogóle fajnie się cieszę i fajnie współpracujemy i w ogóle zajebiście. No i dzięki temu trafiłem do botów, algorytmów tych orłów fotografii, bo na tej podstawie, generalnie na podstawie ocen, które są wystawiane na różnych profilach społecznościowych, na różnych stronach itd., algorytmy tych tutaj organizatorów liczą to, na jakim poziomie profesjonalizmu i zajebistości jesteś. Ja mam bodajże na Google tam 5 czy 6 ocen, wszystkie 5 na 5 i na tej podstawie algorytmy, czy też całe tam... Równanie, które jakby możemy zobaczyć na stronie orły fotografii, wyliczyło, że moją oceną końcową jest 8,5 na 10. Generalnie, gdy zapytałem, skąd się jakby wzięła ta ocena, to pani nie potrafiła mi powiedzieć niczego poza tym, że mam ocenę na Google Maps. I teraz, kurwa, najlepsze. Ktoś zakłada stronę internetową, ktoś płaci hajs za reklamy na fejsie, ktoś zatrudnia ludzi do tego, żeby dzwonili do tych laureatów wygenerowanych na podstawie ich algorytmu, ktoś przetwarza te dane, które są ogólnodostępne i generalnie ktoś coś na tym robi. Nawet wiadomo, kto jest, podana spółka z Wrocławia, która to robi. Ale ona musi przecież zarobić. I na czym ona zarabia? Na tym, że są naiwniacy, którzy zamawiają materiały marketingowe, bo tak to się nazywa, dzięki którym mogą się pochwalić, że są tymi orłami fotografii. Czaicie? Paragraf 5. Uprawnienia laureata. Punkt 4. Każdy laureat i tylko laureat, czyli ja, ma możliwość zamówienia dodatkowego pakietu reklamowego. Pakiety materiałów są dedykowane dla danej edycji plebiscytu. Pakiet materiałów dla pierwszej edycji plebiscytu obejmuje materiały takie jak grawerowana tabliczka ze szkła akrylowego wielkości 20x20 cm, drukowaną wersję pamiątkowego dyplomu oraz list gratulacyjny i logo, które przekazywane jest w formie elektronicznej. Cena takich materiałów jest przedstawiana podczas skierowania oferty organizatora do laureata lub na żądanie laureata.
i cena pakietu reklamowego uzależniona jest każdorazowo od danej edycji plebiscytu branży, jakiej dotyczy. Prestiż, złoto, pieniądze. Nie powiem Wam ceny, bo nie ma jej tutaj w regulaminie. To było od 7 do 10% moich dochodów miesięcznych. Nie chcę podawać tej kwoty, bo może to jest umieszczanie przedmiotów w niewłaściwych miejscach i być może będzie za to mnie czekała jakaś kara. I teraz czajcie ten motyw. Ludzie płacą za jakieś dyplomy, statuetki, loga elektroniczne, bo zostali wybrani w jakimś randomowym plebiscycie, który wygląda prestiżowo, bo jest złoto, srebrno, czarno, tak ogarnięte na stronie internetowej. I się jeszcze tym chwalą, czajcie? Chwalą się tym, że wydali pieniądze. Czy ja w ogóle... Gdzie ja żyję? To jest trochę tak jak z tymi konkursami Polski Press. Te plebiscyty na najlepszą księgową, księdza, krawcową, fotografa, tańcerza, nie wiem, że tam wiecie, telefon i SMS-y, SMS-y i wygrywa ten, kto ma najwięcej tych SMS-ów. A że możesz sobie wysłać tych SMS-ów w pierdyliard, no to będziesz kurwa na pierwszym miejscu. Tak, bo ty zazdrościsz, bo ty tamto, sramto, bo ty nie jesteś taki popularny. Ja wam to za połowę ceny w ogóle zrobię, to ślijcie do mnie te informacje, ja wam za połowę ceny to zaprojektuję, wydrukuję, zrobię hurtowo, zamówię tam, nie wiem, 600 sztuk z AliExpress i wiecie, za połowę ceny. No nie wiem, jakby dla mnie to jest kwota, której bym nie przepierdolił na byle co generalnie, a widzę, że ludzie to robią. Imponujące. Jeszcze może pan sobie to wrzucić w koszty, bo wystawiamy fakturę za materiały marketingowe. Zajebiście zapłacę niższy podatek za to, że kupiłem bezwartościowe coś. Interes życia. Moi drodzy, jeżeli już macie jakieś wysokie oceny, ludzie was lubią, korzystają z waszych usług i generalnie jakby to nawet nie dotyczy tylko fotografii, bo zauważyłem, że tam, nie wiem, chwalą się tym jakieś tam, nie wiem, kosmetyczki, salony fryzjerskie. Generalnie orłami można być w wielu kategoriach. To jeżeli już jesteście na jakimś tam poziomie, to weźcie się do roboty, róbcie to, co robicie dalej dobrze na tym poziomie i żaden tego typu plebiscyt nic nie zmieni w tym, jak będziecie postrzegani przez klientów, czy nie wiem co. Dostaniecie, nie wiem, więcej lajków niż zazwyczaj, bo dostaliście nagrodę, za którą zapłaciliście. Czajcie? Zapłaciliście za tę nagrodę. I odbieracie i się tym chwalicie. Matko z córką! Możecie ten hajs wykorzystać zupełnie inaczej. Możecie go zostawić na normalną promocję, na fejsie. Generalnie to jest na tyle pieniędzy, że można by z tego zrobić fajną promocję sobie na fejsie i myślę, że przyciągnąć znacznie więcej klientów. A logo elektroniczne, które płacicie i sobie postawicie jakąś statuetkę gdzieś tam na wejściu, co myślicie, że jak klient wchodzi do waszego salonu czy studia fotograficznego, patrzy, że o fotografii, to ja zostawię tutaj dwa razy więcej pieniędzy i jeszcze 5 znajomych tu przyprowadzę, żeby skorzystać, bo to kurwa orzeł fotografii jest. Przemyślcie to. Ja orłem fotografii nie zostanę, przynajmniej nie będę mógł się tym chwalić. Oczywiście na liście jestem, ale chyba poproszę o to, żeby mnie usunęli z tego czegoś, bo jeszcze ktoś pomyśli, że to zapłaciłem. Ode mnie to wszystko. Ja się nazywam Łukasz Piecyk. To był kanał Piec od Kuchni. Trzymajcie się, cześć. A, możecie jeszcze zasubskrybować i inne rzeczy tam zrobić z tym kanałem. Wiecie, jakieś tam dzwoneczki, komentarze.